Witam serdecznie. Szczęść Boże, bardzo trudne słowo, naprawdę trudne słowo. Z pierwszego czytania z dnia, z Ewangelii i to jeszcze szczególnie teraz, kiedy dzieją się takie rzeczy i w kościele, i w naszym państwie. Samuel prowadzi spór z Saulem. Saul prowadzi spór z Samuelem. Faryzeusze prowadzą spór z Jezusem. Jezus prowadzi spór z Faryzeuszami o co? O wolę Bożą, o prawo Boże, o interpretację tego, co, czego Bóg chce, a, a czego Bóg nie chce. Teraz właśnie jesteśmy w takiej sytuacji. To jest podobne do tego, co się dzieje w państwie polskim. Spór o konstytucję. Premier kłóci się z prezydentem o to, jak interpretować konstytucję. Są dwa obozy. W kościele, kłócimy się o to, jak interpretować ten tekst, który niedawno wyszedł tą fiducję, fiducję coś tam. Bo ja zawsze zapominam to, to drugie słowo. Wybaczcie mi. Fiducja, coś tam, coś tam. Y Jedni będą interpretować ten tekst tak, inni będą interpretować ten tekst tak. Saul jest królem. Saul nie jest zwykłym człowieczkiem, tam jakimś tam. To jest król. A król ma władzę. Król może wyciągnąć miecz i może obciąć głowę każdemu. Samuel też ma władzę. Samuel jest prorokiem pana. To nie jest fałszywy prorok. Bo Biblia mówi o nim, że to jest człowiek, którego słowo nie upadło na ziemię, ponieważ Pan tak sprawił, że żadne słowo Samuela nie upadło na ziemię. To jest prorok, on też ma władzę. To jest kapłan, to jest widzący, ale Saul też ma władzę. Jest królem. Spór o kompetencje o interpretację prawa. Posłuchajmy tego słowa. Nie będę czytał Ewangelii. Ewangelię już znamy pewnie, ale przeczytajmy, posłuchajmy pierwszego czytania z dnia, z pierwszej księgi Samuela. Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami Samuel powiedział Saulowi Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy. Odrzekł mów. I mówił Samuel czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i nakazał, obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów. Będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana. I mówi to po zwycięstwie nad Amalekitami. Czyli wydaje się, że wszystko jest ok. Amalekici zostali pokonani, bo Pan tego chciał. Saul wyruszył na Amalekitów i ich pobił. I Saul odpowiada Samuelowi: Posłuchałem głosu Pana. O co Ci chodzi? To taka moja wstawka. Szedłem drogą, którą mnie posłał pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów. A Amalekitów oburzyłem klątwą. On miał zabić ich wszystkich, także króla Agaga, ale króla Agaga nie zabił. Przyprowadził go do obozu. Lud zaś zabrał ze zdobyczy drobne i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować panu, Bogu Twemu. Jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą. Lud, lud wziął tę zdobycz, te drobne i większe bydło. Oni to wzięli, aby złożyć w ofierze Bogu Twemu. To jest ciekawe, że Saul mówi do Samuela Bogu Twemu, a nie Twojemu? To już nie Naszemu? To już yy, nie Bogu Sa Saula też? Zobaczcie. Mowa Saula zdradza jego intencje. Bogu twemu, Samuelu, nie mojemu, nie naszemu. <laughs> Już ta mowa Saula zdradza jego serce. Samuel nie wymyślił sobie tego, co przed chwilą wypowiedział. On to usłyszał w nocy. Od Pana, a wiemy doskonale, że miał dobre ucho, bo Pan mówił do Saula, do Samuela. Samuel słyszał głos Pana i dobrze interpretował jego głos. Saul źle zinterpretował wolę Bożą. I za to Samuel mówi tak: Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo do ofiary, uległość od tłuszczu baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Przekraczacie pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Opór jest właśnie przekraczaniem tego pierwszego przykazania. Krnąbrność jest jak bałwochwalstwo, jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ zgardziłeś nakazem pana, odrzucił cię on jak króla. To nie znaczy, że w tym akurat momencie Saul przestał, przestał być królem, bo nadal nim był. On nie zrezygnował z tego bycia królem. On był tym królem aż do swojej śmierci i nie chciał, się, nie chciał przestać nim być. On za wszelką cenę starał się utrzymać na tym tronie. Chociaż Bóg już dawno go odrzucił, to on jednak. Trwał. Pan wybrał Dawida. I później Saul skierował całą swoją złość, która wynika z bałwochwalstwa, z nieposłuszeństwa, z oporu, skierowana na Dawida. I stąd się bierze słowo saulować. Że ktoś próbuje cię saulować. Czyli że stara się, żebyś był taki jak on. Ale tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, bo on sam nie wie. O co chodzi? Człowiek cię człowiek naciska na ciebie, żebyś był taki jak on, żebyś myślał tak jak on, a nie wiadomo jak on myśli. Ta, ta, ta osoba, która cię Sauluje, która Sauluje Tobą. Bardzo podoba mi się w tym tekście odwaga Samuela. Przecież on doskonale wie, że Saul wraca z wojny. I ma przy sobie miecz i w każdej chwili może wyciągnąć ten miecz i uciąć głowę albo coś innego Samuelowi, na przykład język. Samuel jest prorokiem pana. Nie jest fałszywym prorokiem, który się przypo, przy, będzie przypo, przypodobywał tym, którzy go słuchają. Tylko mówi prawdę. Dzisiaj jesteśmy w takim sporze. Jedni myślą tak, inni myślą tak. A jak ty myślisz? Jakie jest Twoje zdanie? Po której stronie jesteś? Czy jesteś po stronie Saula czy Samuela? Bo Saul, jak się okazuje, nie był jedyny, nie był sam. Wielu stanęło po stronie Saula. Nawet większość. My mamy stanąć po stronie prawdy w tych wszystkich sporach, kwestiach, które się teraz dokonują. Jak interpretować Słowo Boże, jak interpretować Wolę Bożą? Mamy jed, jeden katechizm, mamy jedno, jedną Biblię, a w kościele rozumiemy jeden fragment na dwa sposoby trzy, cztery, dziesięć sposobów. I teraz chodzi o to, żeby w tych trudnych czasach zamętu i ciemności stanąć po, dobro, to, po dobrej stronie. Musimy się dużo modlić, prosić Boga o Sa Samuela. Który przyjdzie i nam powie, jaka jest prawda, który wyciągnie nas z relatywizmu, który mieczem bożym przetnie ten węzeł kordyjski i powie: Tak macie interpretować Biblię, tak macie interpretować naukę kościoła, a nie inaczej. Nie mogę wszystkiego powiedzieć, co chcę. Ponieważ yy, nie chcę burzyć, yy, nie chcę być mącicielem, nie chcę być burzycielem. Yy, chcę zmusić albo sprowokować do myślenia, do szukania prawdy, do tego, żebyśmy nie byli obojętni. Kochani, nie bądźcie obojętni. Baczcie na to, czego słuchacie. Tak mówił Pan Jezus. Baczcie na to, czego słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dodany. Kto nie ma, temu zabiorą nawet to co, to, co wydaje mu się, że ma. Czyli co? Prawdę, światło. Kto, kto ma rację? Saul czy Samuel? Saul wypełnił Prawo Boże czy nie wypełnił? Czy Samuel się po prostu tylko czepia? No bo przecież Samuel stracił władzę zgadzając się na to, żeby Saul był królem, on stracił tą władzę. Bo miał całą władzę, a teraz Saul ma też część władzy, jest królem, jest najważniejszy, jest ważniejszy nawet niż Samuel. A widzimy, że Samuel nie zostawia po sobie żadnych Mądrych synów, bo jego synowie poszli no, w drugą stronę niż Samuel. Więc tutaj to słowo jest bardzo ciekawe. Ja prowokuję Cię do tego, żebyś, żebyś, żebyś patrzył w katechizm, żebyś zaglądał do nauczania Jana Pawła II, Benedykta XVI, żebyś patrzył, co jest napisane w, w dokumentach Soboru Watykańskiego II, żebyś szukał właśnie tej prawdy. Nie tylko y, słuchał tych, którzy interpretują prawdę, ale sam doszedł też do źródła. Znalazł to źródło. I też samemu trzeba myśleć. Pochylić się nad prawem Bożym, i samemu je rozmyślać, nie tylko pozwolić tym, którzy za mnie myślą i interpretują to słowo, sam zajrzyj do, do dokumentu tego czy innego. Sam wyciągnij też wnioski. Spróbuj, może ci się uda. Tekst nie jest łatwy, tekst nie jest prosty, ale trzeba wgryźć się w ten tekst. Jeden, drugi, trzeci i samemu też myśleć i wnioski. Wyciągać z tego, co się słyszy. Bo możemy tak patrząc na większość albo mniejszość, stanąć po złej stronie. Aha, większość jest za Saulem, to ja idę za Saulem. Mniejszość jest po stronie Samuela, bo tak rzeczywiście się za chwilę stanie. No i co, i później, kiedy Dawid stał się królem, no to myśl Saula. Jego rodzina cała zniknęła, została odrzucona. Jego sojusznicy przegrali. Dawid objął rządy, a Dawid to już był król dobry. Chociaż też nie bez winy i nie bez grzechu, ale kiedy przyszedł do niego prorok i powiedział mu: Zgrzeszyłeś, to Dawid mówi: Zgrzeszyłem. Nie, nie, nie zachowuje się jak Saul. Które mówi, nie, ja nie zgrzeszyłem. Nie, to nie, ja nie, ja dobrze zrobiłem. To ty chyba się mylisz. Nie, Dawid zrobił zupełnie inaczej. Dawid powiedział, tak, zgrzeszyłem. I, i powstał 51 Psalm. Stwórz we mnie, panie, serce czyste i odnów mojego ducha. To jest właśnie konsekwencja. Tego dobrego czynu Dawida. Dawid się nawrócił w momencie, kiedy przyszedł do Niego prorok i powiedział mu, skrzyszyłeś. Trzeba słuchać proroków. Trzeba słuchać Bożych, prawdziwych proroków. Strzeście się fałszywych proroków, jak mówił Pan Jezus. Po owocach ich poznacie, ale też po tym, co mówią. Musimy znać naukę. Musimy wiedzieć, jaka jest nauka, tak jak. Policycy, politycy powinni, powinni znać konstytucję i to na pamięć. Tak, my, chrześcijanie, powinniśmy na pamięć znać Biblię. Nie tylko, na wy, tylko wyrywkowo te fragmenty, które nam wpadły w ucho i zostały, ale także kontekst, z czego to wynika. Bo zobaczcie, tak kończąc no, przecież Saul zabił tych Amalekitów. No tak, ale nie wszystkich. Agaga nie zabił. I o to właśnie chodziło w dużej mierze, że Agaga nie zabił. Później Samuel wziął miecz i zabił tego Agaga. Ale miał to zrobić Saul. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.